Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Remigiusz Rasoń. Gram w zespole NMC Powiem Zabrze na pozycji lewego rozgrywającego. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na nasz mecz, który odbędzie się 12 listopada o godzinie 18 z Miedzią Legnica. Do wygrania są dwie pojedyncze wyjściówki. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytania, które znajduje się poniżej. Miedź Legnica to jest bardzo doświadczony zespół. Prowadzi ich bardzo doświadczony trener, który prowadził mnie kiedyś w innym klubie, Marek Motyczyński. Do tej pory uzbierali 8 punktów i grali naprawdę dobry handball. My tych punktów mamy mniej od nich, ale na mecz nastawiamy się bardzo bojowo. I tak jak w każdym spotkaniu, tanio skóry nie sprzedamy i po prostu chcemy, żeby 2 punkty zostały w Zabrzu. W zespole Miedzi Legnica są bardzo doświadczeni zawodnicy. Jednym z mocniejszych ich punktów wydaje mi się, że jest bramkarz Artur Banisz, który z powodzeniem występował wcześniej w Śląsku Wrocław czy za granicą w Niemczech. Oprócz tego mają dosyć szybkich skrzydłowych, jak Adam Skrabania czy Paweł Piwko, który też zdobywał Mistrzostwo Polski z Vive Kielce. Na rozegraniach też są zawodnicy, którzy już kilka lat dobrych grają w rozgrywkach ekstraklasy, także to naprawdę jest ciężki przeciwnik. Słaby punkt, nie chciałbym teraz mówić o słabym punkcie, naszym zadaniem jest go właśnie znaleźć w sobotę i go skrzętnie wykorzystać. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na mecz do naszej hali Pogoni w Zabrzu 12 listopada o godzinie 18 z Miedzią Legnica. Jeszcze raz przypominam o tym, że są do wygrania dwie pojedyncze wyjściówki. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się poniżej.